Dzieci z publicznego przedszkola numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim doskonale wiedzą, co oznacza samodzielność. Samodzielność, że cicho robimy zadanie. Coś się samemu robi. Sami pracujemy, sami sprzątamy i wszystko robimy sami. Jak widać, przedszkolaki wiele czynności samodzielnie potrafią wykonać, bo właśnie takie jest założenie pedagogiki planu daltońskiego, realizowanej w publicznym przedszkolu numer 16. Głównymi założeniami edukacji daltońskiej w przedszkolu jest nauka samodzielności, nauka współpracy i nauka odpowiedzialności. Gdybyśmy chcieli jakby jednym słowem powiedzieć, czym jest plan daltoński, to możemy taki motyw zacytować, że nie rób za dziecko nic, co potrafi zrobić samo. Dlatego zajęcia w przedszkolu odbywają się w innowacyjny sposób. Początkiem każdego tygodnia dzieci same rozplanowują sobie pracę na poszczególne dni, uwzględniając wszystkie zadania, które muszą wykonać. Ta tablica najbardziej nam obrazuje właśnie tą odpowiedzialność i tą samodzielność. Dzieci same planuje, samo wykonuje, no i niestety jest odpowiedzialne, bo jak sobie nie wykonało jednego dnia, bo się na przykład chciało bawić, albo na przykład chciało wykonywać dowolne inne zadania, bo takie też są, no to wtedy spojrzało sobie i widzi, że już mam do wykonania następne dwa zadania. Publiczne przedszkole numer 16 jest prekursorem planu daltońskiego w Polsce. To jedyne przedszkole w województwie, w którym prowadzona jest edukacja daltońska. Jak podkreślam, dyrektor placówki, początki wdrożenia tej innowacji nie były łatwe. Same narzędzia, przygotowanie wizualizacji tego, co niezbędne do pracy z dziećmi, przygotowanie przestrzeni edukacyjnej, tak żeby dzieci mogły samodzielnie, takie małe dzieci mogły samodzielnie funkcjonować w przedszkolu, wymagał trochę pracy, ale to jedna część. Natomiast druga część jest to zmiana całej strategii edukacji, podejścia do dzieciaków, zmiana mentalności. I to trochę trwało, bo my jednak do innej metodyki jesteśmy przyzwyczajeni i w naszym społeczeństwie do zupełnie innego funkcjonowania. I jakby inne mamy wdrukowane te role, nauczyciel, uczeń. Dlatego przestawienie nauczycieli do pracy metodą daltońską wymagało od nich dużego zaangażowania, zmiany nawyków i nauki. My jesteśmy nadopiekuńcze, to jest pierwsze. My jak te kury, co pilnujemy kurczęta, tam jest, nauczyciele mają taką wewnętrzną swobodę. Te dzieci sobie chodzą, no dla nas było to troszeczkę nowe, aczkolwiek u nas w przedszkolu już to istnieje, nasze dzieci same wychodzą, spacerują po placówce, każdy wie, że idą w jakimś celu, mają takie nałożone kwiatuszki i to jest ta samodzielność i my się już od tych kur troszeczkę oddzielamy, staramy się im dać więcej swobody, żeby były pewniejsze. Dyrekcja i nauczyciele przedszkola numer 16 byli pomysłodawcą i założycielem stowarzyszenia zajmującego się propagowaniem idei planu daltońskiego w Polsce. Po 5 latach pracy do 16 dołączyły inne placówki, wprowadzając edukację daltońską. Obecnie jest to 60 szkół i przedszkoli. Teraz ostrowiecka placówka ma na swoim koncie kolejne sukcesy. W ramach programu Erasmus+, ich projekt zajął pierwsze miejsce w województwie, a 35 w Polsce na 700 projektów zgłoszonych. Będziemy go realizować przez 2 lata. Zaczynamy właśnie teraz od października 2016. Finał będzie w 2018 roku. Projekt tutaj jest ukierunkowany na doskonalenie tej pracy, rozwijanie jej jakości, wdrażanie tego planu daltońskiego. I 8 osób z naszej placówki w ciągu tego programu wyjedzie do Holandii na tygodniowe pobyty w szkołach holenderskich, w daltońskich szkołach, gdzie będą miały możliwość, panie, uczestniczenia w zajęciach, obserwowania strategii pracy nauczyciela i funkcjonowania placówek daltońskich. Pierwsi nauczyciele do Holandii pojadą wiosną przyszłego roku. Po przyjeździe pedagodzy będą zobligowani przekazać pozostałym nauczycielom to, co zaobserwowali. Będzie też tworzona strategia wdrażania kolejnych elementów. Wszystko po to, aby publiczne przedszkole numer 16 jeszcze lepiej realizowało edukację daltońską.